organizuję Locura Tangera Maraton w Przowie, to jest druga edycja. Tańczymy tango argentyńskie, również głównie w Moku. Tańczymy i tradycyjne tango, i tango tak zwane alternativo nuevo, czyli takie nowoczesne, w bardzo różnych stylach, w bliskim objęciu, w dalekim. Słyszycie, ta muzyka jest zupełnie nie tangowa. I ci wariaci przyjeżdżają z całej Polski, są tu ludzie z Niemiec, są z Holandii, naprawdę jest czad. Prosto się nie da. My mówimy tak potocznie, że jeśli to było łatwe, to by to była piłka nożna, a piłką nożną to nie jest. Natomiast rzeczywiście jest to taniec ludowy, ma swoje korzenie w sumie w stoczniach z Buenos Aires, gdzie pracowali ludzie prości, robotnicy, którzy po prostu chodząc ze sobą wymyślili ten taniec. Jest bardzo dużo wpływów w tym tańcu, między innymi afrykańskich, europejskich, również z Polski, Austria i tak dalej. I w gruncie rzeczy jest to chodzenie. To jest taniec chodzony i wszystko to, co widzicie, co się odbywa, to są w sumie kroki zbudowane z czterech podstawowych kroków, którymi posługujemy się na co dzień. Emocje, przede wszystkim emocje, emocje, jeszcze raz emocje. A poza tym jest dość wspaniała rekreacja. Rekreacja na świeżym powietrzu, jak i w salach tanecznych.